Witamy dzisiaj w Beskidzie Śląskim. Mamy taki mały plan, żeby sobie rowerkiem wjechać na najwyższy szczyt tego pasma górskiego, czyli na Skrzyczne. Startujemy z Doliny Zimnika. Tutaj u wylotu doliny jest parking ogólnodostępny, można sobie zaparkować i ruszyć na szlak. No, pogoda się dość wyklarowała, rano trochę padało, ale dzięki temu jest rzeźko. Szlak nie jest oznakowany, jest to taki szlak leśny, już w wyższych partiach przerzedzony ten las, którym można się dostać na Skrzyczne od drugiej strony, bo tutaj jest miejscowość Lipowa, a szczyt mamy po drugiej stronie Skrzycznego. No, potem czeka nas bardzo ładny zjazd, dość malowniczy, z widokiem na Babią Górę i Jezioro Żywieckie. Zatem zaczynamy. Z lewej będziemy wracać, jak będziemy zjeżdżać. Dotarliśmy do miejsca, w którym kończy się asfalt i już do samego szczytu taki szbierk, no a pod koniec już nawet kamienie. Tam większość ludzi podprowadza już pod szczytem. Babią Górą w tle, prawie blisko. Tam gdzieś z tyłu majaczy mała Tatra. No Tatry za wielkim poczynkiem. No tutaj Malinowska Skała. Całe pasmo w stronę Warani. Pięknie. Jedziemy dalej. Jacyś turyści pojawili w końcu. Teraz będzie już prosty podjazd, tylko strasznie kamienisty, nie wiem, czy tam nie trzeba będzie podepchać jednak. Tak.
No i pięknie, i pogoda się robi na szczycie, a może trochę to tam była. Jesteśmy na szczycie. Może tylko kolejka na szczycie, Magura i Klimczok. Na przodzie zalew wieczni, schronisko, Babia Góra i szczyt. Cześć. Fajna miejscówka. O, a tam widać Wyspę Chore. Dobra, trzeba by coś zjeść. 1257 metrów i tam. Magura, Bielsko-Biała, Beskid Mały, tutaj Magurko.